Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, widzowie, stworzyłem karty dostępu. Tak, widzowie, mam już te karty przygotowane, wszystko działa, wszystko jest perfekcyjne, też dzisiaj przekażemy tą kartę oficjalnie Dave'owi i on również dostanie ją do siebie. Uwaga, ja już wam pokazuję tą kartę, karty wyglądają świetnie. Karty, po prostu, które tutaj będą, to będą tak unikatowe karty, że to się w głowie nie mieści. Oczywiście zanim wam to pokażę, bo ta karta kryje się w Enderchestie, to koniecznie łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Odcinki tutaj są codziennie, aczkolwiek teraz za kilka dni już wiem, że pojawią się dwa takie dni, w których nie będzie filmów. Po prostu znowu jadę do Warszawy. Już czwarty raz w tym miesiącu jadę do Warszawy i o, jest po prostu tragedia. Ale muszę tam pojechać, bo będę tam robić jedną bardzo fajną rzecz, którą za jakiś czas zobaczycie. I mam nadzieję, że wam się to naprawdę spodoba. I myślę, że totalnie zrekompensuje wam to fakt, że nie będzie te dwa dni filmu tutaj na kanale, ale spokojnie, wrócę z tej Warszawy, czyli gdzieś tam w środę, czwartek i... Daily już na full, po prostu, już wtedy nie ma przebacz, dobra? Już wtedy, kurde, robimy, bo już trzeba, a ja też mam fajne pomysły tutaj na to palionowo, tylko po prostu brakuje czasu. To jest niesamowite, jak mi brakuje czasu, dobra. Jeszcze jedną ważną rzecz powiem, jak chcecie mnie wspomóc jakoś, to breloka możecie kupić, będzie mi bardzo miło. Takie breloki na sklepie palionostaj.pl. Serdecznie zapraszam. Dobra, pokazuję wam karty dostępu. Uwaga, jesteście gotowi? Łapka w górę, subskrypcja zostawiona. Dobra, git, pyk. Karta dostępu Toast, karta dostępu Dave. Mam dwie karty dostępu aktualnie przygotowane. Tak one się... Czekajcie, czy ja jestem w stanie w jakąś ramkę wrzucić to, żeby wam pokazać? Na pewno tu mam gdzieś jakąś ramkę. Pokażcie ramkę, pokażcie ramkę, pokażcie ramkę. Ramka. Dobra, weźmy sobie jakąś... O, tu jest wolna ramka, dobra, uwaga. Pokazuję wam kartę dostępu jedną. Jeszcze jedną ramkę ogarniemy. Jest tu jakaś wolna, pusta ramka? Nie ma ramki wolnej, pustej. Dobra, bierzemy to. Zaraz tutaj odłożymy. Dobra, tak, pyk, pyk. I tutaj druga karta dostępu. Jest tak, moja karta dostępu i karta dostępu Dave'a. I teraz patrzcie, te karty dostępu są bardzo fajne, ponieważ jak zobaczycie, jest tak, tu jest kolorystycznie dopasowane, pomarańczowy do mnie, tutaj zielony do Dave'a, tu jest napisane szef, tu też jest szef, tutaj jest napisane znowu szef, tu też jest szef, wiadomo, takie fajne zrobiłem, tu jest napisane Toast i 2909 i Dave 1208. Jeżeli możecie zgadywać, dlaczego tutaj jest 2909, a dlaczego tutaj jest 1208 i po prostu... jak ktoś zgadnie? To postaram się przypiąć serduszko w komentarzu. Możecie zgadywać, o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że... że co? No, że ktoś zgadnie, nie? Może o co chodzi z tymi numerami i dlaczego akurat takie numery. Zobaczymy, no ale karty na pewno prezentują się świetnie. Idę wam pokazać, jak te karty jeszcze działają. Tylko odłożę sobie tutaj na szybko to tutaj te ramki. Uwaga, pyk, pyk. Żelazo, pyk, dobra. Jest wszystko tak, jak było. Lecimy w takim razie do mojej piwnicy, ponieważ tam... Muszę wam pokazać, co zrobiłem, żeby to już lepiej działało i żeby te karty miały sens. Więc idziemy sobie tutaj, klikamy to. Otwiera nam się tutaj, prawda, elegancko przejście nasze. Ej, co tutaj to robi? To musi odjechać stąd. To leci sobie tam, a tu w tym miejscu już jest. Już jest przystosowany mechanizm właśnie do tych kart. I uwaga, tutaj trzeba włożyć kartę i wtedy przyjeżdża nam ten wózek. Jesteście gotowi? Uwaga, pyk. I wózek. Jest. Teraz tak, zabieramy kartę. Odsyłamy wózek, wózek sobie jedzie. Pojechał, nie wraca. Nie wraca, widzowie, nie wraca. Tak jak powiedziałem, i teraz uwaga, pyk. I wózek do nas wraca. Widzicie, jak to elegancko działa? No po prostu genialny mechanizm, mi się mega podoba. Dzisiaj wręczę Dave'owi tą kartę i pokażę mu całe to miejsce, bo on tego jeszcze nie widział. Odsyłam ten wózek, no i zamykam to miejsce. Lecę do Dave'a pokazać mu to. Mam nadzieję, że mu się to spodoba, bo naprawdę to jest już tak dobrze zrobione, a to jest dopiero początek tego, co my będziemy robić i tego, jak te karty jeszcze będą miały zastosowanie. Czuję, że po prostu jeszcze wiele możliwości te karty będą miały, które zobaczycie, bo naprawdę będzie mocno. Lecę po Dave'a. Dobrze, lecimy po Dave'a. Mam nadzieję, że jest u siebie na chacie. Jest na serwerze, więc powinien gdzieś tutaj, prawda, krążyć wokół własnej chawiry. Wchodzimy tutaj do niego. My... O, jest! Panie Dawidzie! Halo, halo, halo! Panie Dawidzie, przygotowałem... Ja słyszę. Przygotowałem coś. Ale żebym nie mógł ci to pokazać, musisz ze mną pójść. Chodź. To najpierw ty musisz ze mną pójść. Gdzie? Chodź, do twojego straganu. Dobra. A o co chodzi? Jest jeden problem, ogólnie odkąd na Palionowie nie ma farmy, znaczy jest farma, ale no wiesz, mniejsza, nie mam jedzenia. I regularnie idę sobie do ciebie tam, no. Skorzystę z ziemniaków. I oczywiście nie ma ziemniaków. Płacę, nie no, są. A, są, dobra. Są, płacę normalnie, nie? Dobra, no. Tylko dzisiaj nie mam zielonych, więc dam ci od razu diamenty, mogą być diaksy. Aha, dobra, o to chodzi. Dobra, no to, a tu są ziemniaki. Ale widzę, że też się kończą, trzeba będzie dostosować tutaj, że tak powiem, tu, z przodu. No.
No, będę musiał dorzucić, bo widzę, że się dobrze posprzedawały. Jest tu diaks. No, kurde. Może być diaks, ale to rzuć tam tym wieśniakom. Ale wieśniaki tego nie wezmą. Jak nie? No nie. Zabrał. Jak zabrał? No zabrał, nie ma tego tam. Tam jest mechanizm zrobiony. Dobra, no, wiem, jak to jest zrobione. No i mi to wszystko, ja to wszystko składuję w jednym miejscu. Swoją drogą będę musiał to miejsce lekko przerobić, ponieważ zrobiłem jedną bardzo ważną rzecz, która uważam, że jest mega mocna i muszę ci to pokazać. Chodź, lecimy w takim razie do mnie na chatę. Rozsiądę wygodnie na krześle i idę. A rozsiądź się, oczywiście, że się rozsiądź, tak. A czemu by nie? Ja mam, przygotowałem coś dla ciebie, coś ci będę musiał wręczyć. I mam nadzieję, że, okay. że tak powiem... Że ci się to spodoba, nie? Kurde, ja pracowałem na tym dzisiaj chyba cały dzień i wczoraj nad tym pracowałem, żeby to wszystko działało i działa. I ja nigdy z czegoś tak dumny nie byłem w Minecrafcie, jak z tego, co tu zrobiłem. Chodzi oczywiście o nas, prawda, tutaj... Biznesik, oczywiście, że tak. Nie ma nikogo na Palionowie, więc, że tak powiem, lepszej okazji na to, żeby ci to pokazać nie będzie. Idziemy sobie tutaj i teraz tak. Pierwsze, co przygotowałem tutaj, jest przejście, nie? Tu jest ukryta dźwignia w tym miejscu. Tu. Możesz sam kliknąć. Pyk. No. Otwiera się tutaj przejście. Przechodzimy sobie tu. Tutaj jest wszystko przystosowane. I teraz tak. Jak popatrzę do skrzynek, nie ma TNT. A ja wiem, i gdzieś trzeba wsadzić, żeby było ten. Nie. I teraz uwaga. Mam coś takiego w ręce, widzisz to? Widzę, no. To jest karta dostępu. Karta dostępu. I teraz patrz. Klikam tutaj w tą ramkę. Pyk. Aha. I zobacz, co do nas jedzie. Zobacz, co jest w skrzynce. Nie. Zobacz, co jest w skrzynce. Nie. I teraz patrz, biorę tą kartę dostępu, odklikuję, to sobie jedzie z powrotem i chodź zobaczyć. Ja dam ziemniaka. A czekaj, ja dam ziemniaka, też przyjedzie? No nie, no na ziemniaka to nie działa, co ty. Dobra, tu i patrz, co tu jest. Tu jest system taki, że masz te TNT powkładane i to automatycznie ładuje nam do tego wagonika wszystko. Tak, że jeżeli będziesz potrzebować, to odsyłasz wagonik, to się ładuje i wraca z powrotem. To tutaj będzie główna składnia, tak? Tego magazynu. Tak. No będzie go trzeba jeszcze lekko rozbudować, bo póki co jest mały. To na pewno. No ale już jak widzisz, TNT jest, że tak powiem, poupychane we wszystkim, co się dało. No i nie idzie dalej, nie? Dopiero jakbym zabrał stąd coś, jakiś jeden ten, to ładuje się na nowo z tej skrzynki, jak zabierzesz. No i wtedy odkładamy z powrotem tu gdzieś i... Tu. Ale to jest fajne, ty. No ale to nie wszystko, bo to jest moja karta, ale jest jeszcze dla ciebie karta. Uwaga, jesteś gotowy? Serio? Tak, jest druga karta, proszę bardzo. Ja, chłopie! Wręczenie, oficjalne wręczenie, karta dostępu TOS i karta dostępu Dave. Ja! Możesz przetestować swoją kartę, czy działa. Twoje nie sprawdzałem jeszcze. Czekaj. Pyk. I co, ma przyjechać? Jedzie. No i kurde, widzisz, jaka elegancka Francja. Ale to jest petarda, ty. No i tutaj to trzeba zamurować, tak żeby tam nikt tego nie znalazł. Więc w tym momencie, nawet jakby ktoś wszedł do tej piwnicy, nie wie tak naprawdę skąd, co my tutaj mamy. I możemy powiedzieć, że po prostu zwykła piwnica. Zrobić, wiesz, dla niepoznaki w ogóle można wypchać tutaj jakieś skrzynki dać, te na przykład. Wypchać je ziemniakami. Powiedzieć, że tu jest po prostu magazynownia moich ziemniaków. Tak, jakieś ty masz, nie? Na przykład, że wiesz, że ten, co ty tam masz pod domkiem, nie? I nikt tego nie będzie chciał nawet. Tu zamykasz, to się zamyka i nawet byś tutaj nie... O, nie zamknąłeś tego. Zamknąłem teraz. To się zamyka i nawet byś nie pomyślał, że tam jest przejście jakieś. Tak. To jest tak hopi mądre. Mega dobrze ukryte. Ja nie mogę. No i karta dostępu, jak ci się podoba? Nie, karta dostępu 10 na 10, stary. Ja już widzę miny reszty spalionowa, jak będą zazdrościć tej karty. No nie, to jest, stary, tylko teraz najważniejsze. Musisz pilnować tej karty jak oka w głowie, wiesz, bo jak się zgubi... Nie, ja nie stracę, stary, nie. Ja w ogóle ja to będę miał prawdopodobnie w Ender Chestie, nie? No, ja też myślę, bo to jest najcenniejsze. Właśnie, swoją drogą, Ender Chesta dobrze by było dać tutaj. Żeby właśnie na przykład... Tak, żeby tylko tutaj brać, nie? Tak. Żeby zabrać, od razu wykorzystać i od razu odłożyć, nie? Chociaż wydaje mi się, że będzie więcej miejsc, które będą do otwierania na tą kartę, bo na przykład gadaliśmy o tym drzewie ostatnio do ciebie, więc można by było zrobić tam jakieś dojścia na kartę. Ogólnie wszystkie przejścia takie, które miałyby związek z naszym biznesem, powinny być na kartę dostępu, nie? Tak samo na przykład cały ten mój rynek tam, który mam, tam jest wejście normalnie takie, że każdy mógł wejść. A jak będzie na kartę dostępu, no to już nie każdy, tylko my. Kurde, główka pracuje. Nie no, jest to mega dobrze rozbudowane, mi się to podoba, więc jedyne co to trzeba rozbudowywać dalej i korzystać z tego, że nikogo nie ma na serwerze i w tym momencie możemy nasz biznes rozwinąć tak jak nigdy wcześniej. To jest moim zdaniem idealny moment na to wszystko. Lepszego, ta karta jest tak dobra, nie? To będzie tak dobrze działać, nie mogę się doczekać, kurde. No, więc tyle ci chciałem dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że... Filipie, to zaszczyt. To zaszczyt robić z tobą interes. To wzajemnie, vice versa. Dziękuję bardzo. Lecę robić dalej. Trzymaj się, elo. Yo.